Niedziela 28 marca 2021 rok. Zabytki Lewina Kłodzkiego. Droga Krzyżowa w Lewinie Kłodzkim powstała w roku 1894. Fundatorem drogi był pustelnik Benedikt Seidel. Droga rozlokowana jest na dosyć wysokim wzgórzu w Lasku Miejskim. U podnóża góry z drogą krzyżową przepływa uroczy strumień górski. Na dole u podnóża góry z drogą krzyżową znajduje się kaplica pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Fundator drogi krzyżowej Benedikt Seidel, pustelnik, był strażnikiem tej kaplicy. Rozpoczynam wędrówkę szlakiem drogi krzyżowej. Zwracam uwagę na piękne widoki, jakie otwierają się z góry, ze szlaku przez drogę krzyżową. W tej chwili w dole część Lewina, najbliższe zabudowania. W dalszym tle Wzgórza Lewińskie. Pogoda piękna. Zapewne będzie słychać śpiew ptactwa. Piękny, wiosenny śpiew ptaków. Fantastyczna, słoneczna pogoda. Nie będę mówił, jakie stacje drogi krzyżowej mijam, ponieważ postaram się przybliżać tak te stacje, żeby można było odczytać kolejność tych stacji i co one przedstawiają. W trakcie wędrówki będę od czasu do czasu kierował kamerę na piękne otoczenie. Od stacji 12 ścieżka opada w kierunku drogi. mocny spadek terenu. Stacja końcowa 14. Kolejne malownicze widoki z góry, z drogą krzyżową. Na końcu ścieżki, nieco poniżej góry, u jej stóp właściwie, kaplica Świętego Jana Nepomucena, o której już powiedziałem na początku filmu. I następne widoki na Lewińskie Wzgórza. Malowniczy potok u stóp góry z drogą krzyżową. Chciałem pokazać właśnie ten potok z tej odległości i z tej perspektywy. Przepięknie ten potok wygląda. Płynie za kosami w niewielkim wąwozie. Przepiękne widoki, przepiękny potok. Na końcu trasy drogi krzyżowej, tuż nad drogą, znajduje się kaplica przedstawiająca zmartwychwstałego Chrystusa.